Słuchajcie, dzisiaj mamy temat dotyczący chyba najlepszego cineupa, jaki w tej chwili jest na rynku, jeżeli chodzi o rozebrane GoPro, które oczywiście może latać też samodzielnie, na przykład z modułem O3. On nie był obecny na rynku dość długo ze względu na brak komponentów, nie można było go oficjalnie kupić. To jest Beta FPV Pavo 25 V2. W stosunku do pierwszej wersji jest on bardzo dopracowany i w stosunku do większości cineupów, jakie mamy na rynku. Jak widać, rama jedynki miała wysoki profil, materiał nie był tak dobry jak tutaj, między innymi po jednym z uderzeń już niestety, ale puścił ten materiał, puściła osłona. I to, co sobie zobaczymy tutaj, faktycznie warto było czekać. Ten dron na pierwszy rzut oka ma bardzo mocny silnik, bo to są Lava 1506 4200 kV i jak na tę wielkość i masę drona, to one naprawdę są bardzo mocne. Przy tej konfiguracji dron umożliwia nam dwie rzeczy. Albo spokojne loty, takie kinowe, jeżeli chcemy zrobić ujęcia, na przykład wirtualną wycieczkę po obiektach, czyli loty w środku, czy imprezę plenerową, albo teledysk, podobne rzeczy. Wtedy może latać bardzo precyzyjnie i faktycznie świetnie się zachowuje, spokojnie sobie lata. Drugi jego profil, który jest już taką dziką naturą, to są właśnie freestyle'owe loty, gdzie też spisuje się świetnie. Ma niski profil, dzięki czemu jest mało odporny na wiatr. Jego odporność jest naprawdę dużo, dużo lepsza niż w porównaniu do innych cineupów, na przykład choćby Awaty. Wiatr go tak mocno nie zbiera. Te osłony, które tutaj mamy, ja już je pokażę. Te dakty wykonane są z PA12. To jest tworzywo, które jest elastyczne, a jednocześnie bardzo odporne na crashe, na kolizje. Dzięki czemu w porównaniu na przykład do małych cinelogów, takich jak 25, ten dron jest praktycznie niezniszczalny. Oczywiście jak przywalimy z całej siły, spadnie nam ze 100 metrów na beton, to wiadomo, że możemy zniekształcić tą całą konstrukcję i dakty, ale zwykle przy tych klasycznych naszych lotach nie powinno się nic dziać. I to jest to, co jest świetne, że te dakty, niezależnie od kierunku, możemy zastosować w każdą stronę. I elementem łączącym te osłony są słupki CNC. Te słupki montujemy do górnej ramy, jeden idzie na zewnątrz, drugi do środka, tak na przemian, prawda, w kształcie litery Y aluminiowe, one nam wzmacniają i też nam bardzo usztywniają tą konstrukcję, dzięki czemu ten dron tam, gdzie ma być elastyczny i na crashe odporny, tak, przyjmować energię, akumulować, tam to się dzieje. A w miejscach, gdzie ten dron ma być sztywny i dobrze przenosić obciążenia, tam dokładnie się tak zachowuje. Tutaj widzimy, że konstrukcja jest blokowa, na 8 śrubach 2 mm nam się to trzyma i wygląda to naprawdę ok. Drugim elementem, który tutaj jest bardzo istotny, to jest oczywiście mocowanie kamery. I to mocowanie jest świetne, dlatego że może nam posłużyć też do właściwie wszystkich VTX-ów, które mamy na rynku, czy to jest Analog, czy to jest HD0, czy Walksnail, czy O3. I ta konstrukcja daje nam możliwość dostosowania się do różnych kamer. Oczywiście kamera jest tutaj zawieszona na damperach, mamy 4 dampery, możemy regulować ich napięcie w łatwy sposób. No i też z przodu można mocowanie już na całą kamerę GoPro, czy rozebraną kamerę GoPro zastosować. Jest to klasyczne rozwiązanie dla kamer sportowych. Tym dronem można spokojnie latać z taką kamerą jak na przykład Action 2, ale można też pokusić się o loty z kamerą GoPro z wyciągniętym akumulatorem i z kabelkiem zasilającym poprzez USB-C z gniazda balansera. Jeżeli chodzi o dostawę, ten dron zwykle dostarczany jest bez VTX-u, czyli nie mamy kamery, nadajnika wideo i anteny. To w zależności od tego, co sobie chcemy zabudować, jaki system. Montaż jest banalnie prosty, tak jak mówiłem, mamy tutaj tą płytę dolną. Do niej dokręcamy VTX, widać, że tutaj są podwójne nawiercenia, dzięki temu można rozmiar naszego nadajnika wideo dopasować. No i tutaj mamy jeszcze tylko słupki aluminiowe, na które trzeba zwrócić uwagę i przeprowadzić kable pomiędzy tymi słupkami aluminiowymi. Całość zajmuje nam montażu może z 15-20 minut. Jest to prosta sprawa, nic tutaj wielkiego nie ma, kilka śrub. Trzeba zwrócić uwagę, tutoriale, tak jak mówiłem,
są. Elementy, które tutaj jeszcze posiadamy, tu jest wersja Crossfire, czyli mamy nadajnik, który tutaj jest wewnątrz. I on jest bardzo ładnie też usytuowany, to jest nadajnik TBS Nano i antenka Mini Immortality. Tu jest gniazdo zasilające XT30 na stałe, fajna konstrukcja i dobrze to wygląda. Jeżeli chodzi o silniki, na cztery śruby trzymają się. Śmigła Gemfana 63 mm, 3-łopatowe, one mają dość ładny profil, mocny. Dzięki temu można pociągnąć. Oczywiście przy łagodnych lotach możemy zastosować też inne konstrukcje. Tutaj mam między innymi śmigła o tym wymiarze, ale już 2, 4, 6-łopatowe. Teraz pod kątem masy, jeżeli spojrzymy na tego drona, on waży 190 gramów. Ma tutaj oczywiście moduł O3, którego masę można zredukować. Mamy tutaj też filtr ND bodajże 8 Freewella. I tutaj jest też mocowanie na GoPro, więc wiadomo, że jeżeli byśmy się uparli, to można spokojnie zdjąć tutaj kilka gramów na pewno, jak nie kilkanaście. I akumulator, który umożliwia nam już osiągnięcie masy poniżej 250 gramów, najlepszy jaki znalazłem, to jest Tattoo Airline 550 mAh 4S. Bardzo fajny akumulator, który daje nam około 4,5 minuty nawet lotu. Do tego drona, jeżeli nie zależy nam na utrzymaniu masy 250 gramów, można zastosować też akumulatory dedykowane. To są Lava 850 mAh 4S, właśnie BTFPV. Na tych akumulatorach jest w stanie nam polecieć dron około 6-7 minut, czyli to jest już przy spokojnych lotach bardzo fajny, fantastyczny wynik i do tego jest mniej więcej ten akumulator. I to jest największy akumulator rekomendowany do tej konstrukcji. Tak się prezentuje z akumulatorem 550 mAh. I teraz, jeżeli sobie porównamy go z Avatą 2, jakie ma mocne strony, a jakie słabsze? Oczywiście on nie ma jeszcze modułu O4, bo nie mamy dostępnego modułu O4, tylko O3 na rynku i taki tutaj zastosowałem. To, co go wyróżnia, to fakt, że ma mniejszą masę, jest ogólnie mniejszy i sprytniejszy od Avaty 2. Wiatr go tak mocno nie rwie, nie porywa, więc to jest super. To, co jest taką cechą naprawdę istotną, to moc silników w stosunku do masy. On ma praktycznie, można powiedzieć, dwa razy więcej siły niż Avata na CE, z tym ograniczeniem na CE. No i też możesz go skonfigurować tak, jak tobie się podoba. Możesz sobie akumulatory do niego zastosować mocniejsze albo słabsze, z zakresu powiedzmy nawet 450 do 850 mAh, to ma sens, więc to jest super sprawa. Druga rzecz, że można skonfigurować sobie radio dowolnie i nadajnik wideo, czyli w zależności od naszych zasobów finansowych, bo ten dron kosztuje około 230 dolarów, czyli on nie jest tak naprawdę drogi na stronie BTFPV. I teraz w zależności od naszych możliwości, na początku możemy latać na analogu i to jest fajnie, ne? A później możemy tego drona już przepiąć na cyfrowy nadajnik wideo, jeżeli będziemy mieli więcej pieniędzy. To, co tutaj jest też piękne, to jest ten pasek LED-owy, on jest w kilku kolorach. Ja dostałem od BTFPV paski w kolorze niebieskim i czerwonym. Samodzielnie bardzo łatwo wpinamy i konfigurujemy sobie z radia właśnie włączanie, nic wielkiego, parę minut i mamy rewelacyjną sprawę. I jest też to konstrukcja pushera, on się bardzo ładnie sprawuje, czyli wypycha nam powietrze na dół, w porównaniu do Avaty 2 mamy ustawienie bezpośrednio w dół samych silników. Ja bym powiedział, że to jest jeden z najlepszych sygnałów, jakie mamy obecnie na rynku, biorąc pod uwagę kasę, biorąc pod uwagę właściwości, sposób, w jaki on lata, możliwości jego, bo może zarówno latać freestyle'owo, jak i latać cinematic. W zależności od kąta kamery można latać sobie tu naprawdę wolno i spokojnie, ale też bardzo agresywnie, jeżeli zależy nam na tym, żeby poszaleć.
elementy aluminiowe, jakie tutaj jeszcze posiada, oprócz tych słupków w kształcie Y z CNC, to na pewno te przytrzymujące pasek. Mamy tutaj po bokach i one są na tej samej śrubie. Bardzo fajna i sprytna konstrukcja. Dzięki temu ten strap, ten rzep trzyma nam się tutaj rewelacyjnie. Jest dobrze wycentrowany w środku i akumulator całkiem nieźle siedzi. Jeżeli chodzi o wady tego drona, co mogę powiedzieć, to na pewno słaby dostęp do portów i do karty pamięci, jeżeli chodzi o moduł 3. Na szczęście możemy to łatwo odkręcić, te cztery śrubki, więc warto mieć ze sobą, jeżeli na przykład pamięć wewnętrzna nam się w tym dronie już skończy, to zawsze można sobie na miejscu rozkręcić i kartę pamięci włożyć, albo o tym pamiętać. Ale faktycznie dostęp do karty pamięci jest kiepski. Wiadomo, no nie wszystko osiągniemy w takich konstrukcjach, tutaj jest mega zwarte, więc pod tym względem Avata 2 będzie miała na pewno przewagę. No i sama już umiejętność lotów. Wiadomo, że tutaj trzeba się wdrożyć. To nie jest dron z pudełka, który nam będzie latał czy wisiał, tak jak Avata 2 stacjonarnie, tak jak taka krówka. Tylko to już jest dron z charakterem, do którego trzeba podejść już i poćwiczyć na symulatorze. Przynajmniej te 10-20 godzin. Wtedy możemy latać, czy zacząć latać w angle, czy od razu w acro. I to jest bardzo fajna maszyna. Ja nim robiłem także zlecenia, nie tylko latałem rekreacyjnie, nie tylko latałem cinematic, latałem w różnych możliwościach i warunkach i nie zawiódł mnie. Latałem też pomiędzy drzewami bardzo agresywnie, ale latałem też pomiędzy ludźmi podczas rekonstrukcji historycznej tak spokojnie. I to, co mogę powiedzieć, jego masa, ale też te LEDy powodują, że i też praca, bo on wydaje bardzo ładny dźwięk, taki przyjemny, spokojny, na pewno nie jest to piskliwy, drażniący dźwięk, powodują, że ludzie tego drona naprawdę postrzegają bardzo pozytywnie i jeszcze jak mu nadamy jakąś fajną ksywę czy nazwę, to będzie świetnie odbierany. Więc patrząc oprócz może tej jednej rzeczy, czyli dostępności do portów tutaj, czy USB-C, czy do karty pamięci, to reszta jest dość ładnie dopracowana i można powiedzieć, żebym się nie czepiał. Oczywiście do tej pory jeszcze wadą była dostępność tego drona. To, co jest w nim fajne też, że oprócz samego gotowego drona, którego można kupić za $230, mamy też zestaw ramy. Ja tutaj już ją trochę zdekompletowałem, ale to jest ten zestaw Series Frame. I tutaj oprócz paska i instrukcji złożenia śrub, i tutaj mamy mocowanie oczywiście, mamy te poszczególne elementy, czyli dolną zamykającą płytę, mocowanie kamery, mamy tutaj, one są wszystkie w woreczkach, tu jest mocowanie na receiver, czyli odbiornik i gniazdo zasilające XT40. Tu są jeszcze śruby też i dla GoPro i dodatkowe pomocnicze mocowanie GoPro. I mocowanie samego strapa, to jest też element aluminiowy, plus do tego ta nasza płyta górna, bardzo ładnie zrobiona, ma tutaj zintegrowane od razu te bolty z gwintami, wszystkie elementy są już dość ładnie dopasowane. No i tutaj słupki aluminiowe w kształcie Y, które w zależności od kierunku sobie adaptujemy, więc to jest całość, do tego instrukcja i mamy też przewodniki w wersji online, więc można to spokojnie złożyć i to nie zajmuje dużo czasu. Więc całkiem fajna sprawa, prezent dla siebie czy dla kogoś, ale też użyteczna rama. Ja myślę o tym, że w następnych dniach powinienem zmienić sobie też Pawo 30, który nie był tak dobrze dopracowany, właśnie na drugie Pawo 20. Ten miałbym do warunków takich codziennych, a ten sobie zrobimy jeszcze na Viście, czyli na DJI Vista i na tej kamerze do bardziej warunków trudnych. Silniki mam też, to są silniki 1506.
można też pomyśleć o tym, żeby przełożyć. Dlaczego nie? W każdym razie wygląda to bardzo fajnie, jestem mega zadowolony z tego drona i mogę go na pewno polecić, a teraz, kiedy jest dostępny, dlaczego nie? Niekoniecznie wszyscy muszą latać awatami. Oczywiście awata jest fajną konstrukcją, ale trzeba też mieć świadomość, że istnieje coś innego. Awata jest ogólnie dużo cięższa w porównaniu do konstrukcji Beta FPV. No i też jedynka na pewno hałasuje, dwójka też ma swoje mocne i słabsze strony. Między innymi to, że bez moda FCC, no to ten dron nie polata nam tak dobrze jak to małe cudo. Także słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Polecam tego drona. Możecie znaleźć link też do niego tutaj w opisie pod filmem. Warto kupić bezpośrednio na stronie producenta. Szybko przychodzi ten dron i cena jego jest bardzo dobra. Natomiast O3 ja kupowałem na stronie DJI.com. Mam tam gwarancję, ale też te ceny są dość umiarkowane. Można kupić bez VAT-u na firmę. Także połączyłem te dwie możliwości. No i gwarancja europejska, czyli O3 kupujemy w Europie. O tym trzeba pamiętać. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych epizodach wkrótce. Do zobaczenia, cześć.